Kryptomasters przedstawiają... Cześć, tutaj Maciek z Kryptomasters. Mam nadzieję, że podoba Wam się, że w ostatnich dniach wrzuca materiały na ten kanał więcej osób z różnym spojrzeniem. Wiem, że niektóre z tych materiałów jeszcze dźwiękowo tam musimy dopracować, to jest jasna sprawa i bierzemy te informacje zwrotne od Was, natomiast chcemy, żeby było tego jak najwięcej. A dziś chciałbym się z Wami zastanowić, dlaczego nie warto inwestować w kryptowaluty i w ogóle inwestować, ponieważ to się wiąże z ryzykiem i jest niebezpieczne. I oczywiście na początek powiem rzecz oczywistą, to prawda, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem i jest niebezpieczne, tak jak każda forma inwestowania, ale pokażę Ci, co mówią nie eksperci od kryptowalut, ponieważ to jest ciekawe, że czasem ludzie na przykład Ciebie będą atakować, mnie atakowali regularnie, że w internetach na przykład, a Ciebie może bliscy będą atakować albo dalecy, że nie inwestuj, bo to jest jakieś podejrzane, to jest niebezpieczne, w tych internetach to są tacy doradzacze źli i tak dalej i zobacz, on powiedział, że to jest dobry projekt, a to rzeczywiście jest dobry projekt, ale nie urosło na wartości albo spadło i tak dalej i rzeczywiście no, są takie projekty, i są takie inwestycje, które nie zadziałały, które nie pykły. W samym świecie kryptowalut jest wiele projektów, które chcielibyśmy, żeby były na wyższym poziomie. Ja bardzo bym chciał, żeby kryptowaluta Experti kosztowała 10 razy więcej, a jakoś nie kosztuje póki co. Za to Binance Coin urósł chyba już ze 300% od kiedy mówiłem o nich na webinarach. Także niektóre wchodzą, niektóre nie wchodzą, więc faktycznie nie eksperci od kryptowalut, czyli ludzie z zewnątrz, jak mówią, że to jest ryzykowne i można na tym stracić, to mają po części rację, więc zobaczmy. Kryptowaluty, ryzykowne inwestowanie. No akurat na wykopie mi się znalazło, bo wygooglałem słowo kryptowaluty i ryzyko. Kto używa wykopa swoją drogą w ogóle? Jaki jest przekrój tych ludzi? Ale nieważne. W każdym razie kryptowaluty ryzyko. Nieruchomości ryzyko. Złoto to bardzo ryzykowne. I tak będą Ci mówić ludzie. Tylko że to nie będą ci ludzie, którzy na przykład chcą dla Ciebie dobrze pod tym kątem, że na przykład zajmują się inwestycjami w nieruchomości, no i mówią, że to jest ryzykowne, w sensie, że trzeba zwrócić uwagę na różne czynniki, żeby nie wtopić, żeby nie popełnić błędnej decyzji. Czy tak jak my tutaj na kanale Kryptomasters mówimy, że to jest ryzykowne, w związku z tym sam rób swój research, nie bądź jak Lemming, że jeden coś powiedział, że to jest dobry projekt, to ty od razu wchodzisz, nie zastanawiasz się i potem płakusianie w komentarzach, że polecałeś taki projekt, a teraz ja wszedłem bezmyślnie, bo jestem debilem, który nie ma inteligencji, nie zrobiłem własnego researchu i teraz to ty jesteś winny, to ty i tak dalej. Więc tu jakby i tutaj, i w złocie, i w inwestycjach w nieruchomości jest mnóstwo ludzi, którzy siedzą w tym temacie i dlatego mówią o ryzyku, żeby zwrócić Twoją baczną uwagę, żebyś nie popełnił głupich decyzji albo żebyś przynajmniej był świadomy tego ryzyka i że można stracić. I dzięki temu jesteś bardziej świadomy i dobrze. Natomiast nie eksperci od kryptowalut, nie eksperci od nieruchomości, nie eksperci od złota, czyli większość ludzi, którzy w ogóle nie siedzą w tych tematach, oni Ci w ogóle mówią co do zasady, że te rzeczy są ryzykowne, czyli no nieruchomości to nie, bo kupisz kawalerki na wynajem, no to może być wojna i te budynki się zburzą i nie będzie tych kawalerek. Kupisz złoto, to Ci je ukradną, przyjdą albo stan wyjątkowy ogłoszą i jak sam nie przyniesiesz tego złota, to Ci odstrzelą łeb. Wejdziesz w kryptowaluty, no to może się okazać, że będą zhakowane, okradną Ci portfel i tak dalej. I to mówią Ci ludzie, którzy nie mieli do czynienia z tymi inwestycjami, więc z jakimi mieli do czynienia, zapytasz. To ja Ci pokażę parę alternatyw. Dlaczego nie warto wchodzić w kryptowaluty, w nieruchomości, w złoto? Wiesz, w co warto wchodzić? W kurtkę skórzaną Dolce Gabbana za 1000 zł. To jest mądra rzecz. To jest super inwestycja. Jak masz wolny 1000, to nie ryzykuj w bitcoina, bo kupisz za 1000 zł bitcoina i realnie może być tak, że z tego 1000 Ci zostanie 150 zł za parę miesięcy. Czyli owszem, no z jednej strony może z tego 1000 zrobi się 5. To jest możliwe, ale możliwe też, że z 1000 zrobi się 150. I wtedy napiszesz w komentarzu, Wieczorek mówi o bitcoinie, wpłaciłem 1000, a teraz jest warte 150. I co? I wina Wieczorka, bo trzeba było posłuchać tych, którzy mówią, kupuj takie markowe ciuchy, wtedy będziesz piękniejszy, będziesz mądrzejszy, będziesz fantastyczny, wydaj 1000 i miej z tego 0.
To jest mądra inwestycja. Co jeszcze polecą Ci nie eksperci od inwestycji, tylko eksperci od wydatków? Oczywiście kredyciki. Na jednego Polaka przypada 22 tysiące złotych kredytu. To jest dopiero mądra rzecz. I jeśli myślisz, że chodzi o kredyty inwestycyjne, no to się trochę mylisz. Zobaczmy, jakie produkty kredytowe najczęściej wybierają Polacy. 72% wybiera kredyty gotówkowe. Wiesz, co to jest kredyt gotówkowy? To, że ktoś jest niedorajną życiową i nie umie sobie zarobić, to wydaje swoją przyszłość. Czyli idzie do banku i mówi, no tak naprawdę mam tak wysoki poziom konsumpcji, bo ja wprawdzie wiem, że my dzisiaj, przeciętny człowiek, zwykły Polak, który pracuje w Lidlu, żyje na poziomie lepszym niż milionerzy amerykańscy 100 lat temu, bo tak się zmienił poziom życia na świecie. Ale nieważne, i tak mi jest za mało, więc się nie zarobię, bo owszem, mam jakieś marzenia, no ale musiałbym odłożyć, nauczyć się oszczędzać, to trudne rzeczy, a przecież wyjazd na wczasy nie zaczeka. Więc nie, banku, pomóż mi, daj mi kredyt gotówkowy. 72% idzie do banku po kredyt gotówkowy. To jedyna pocieszająca liczba, że 17% bierze kredyty hipoteczne, bo w tych kredytach wszystkich, które tutaj wymieniono, no to ten przynajmniej jakieś uzasadnienie logiczne ma. Natomiast kredyt gotówkowy to nie ma żadnego uzasadnienia logicznego. Karta kredytowa to już w ogóle jest absurd, ale cieszę się, że tylko 1%. To chyba Polacy są mądrzejsi niż Amerykanie, gdzie tam te statystyki, jak kojarzę, chyba było 50%. Linia kredytowa na rachunku bieżącym, jeżeli to dotyczy konsumpcji, a prawie zawsze tak jest, to również jest bez sensu. Więc zobacz, większość to mamy tak naprawdę 82% ludzi, klientów banku, robi w tym banku totalnie idiotyczne rzeczy. Jak już chcesz zmarnować pieniądze, bo zobaczmy, konkrety. Wchodzimy tutaj na ofertę. Podoba mi się na tej stronie, że jest oferta uczciwa, w sensie pokazana. Jest transparentna, może tak. Czy uczciwa to może inna bajka, natomiast jest transparentna. Pożyczasz 10 tysięcy, oddajesz 15 300 zł. Więc oni uczciwie mówią, słuchajcie, szukamy idiotów chyba. Jak jesteś idiotą, zapraszamy. Tu masz liczby. Proszę. Więc oni nie oszukują, oni grają fair, ponieważ podają, jaki jest klimat. No i teraz, jeżeli ktoś, dla kogoś to jest normalne, że pożyczasz 10 tysięcy, oddajesz 15, no to spoko. To spoko i może dla nich to jesteś wtedy dobrym klientem, może oni to inaczej postrzegają, ja nie wiem. Może oni nie mają siebie za lichwiarzy, tylko na przykład uznają, że no jest wielu Polaków, którzy potrzebują zastrzyku gotówki, my im damy kredyt i pomożemy im, sami też zarobimy i będzie fajnie. Nie wiem. Ja mogę odpowiadać tylko za własne poglądy. Mój własny pogląd jest taki, że ktoś, kto weźmie pożyczkę 10 tysięcy po to, żeby oddać 15 i nie bierze tej pożyczki, nie wiem, bo mu dziecko zachorowało i pilnie potrzebuje kupić leki, tylko tak po prostu, bo w czasy, bo wyjazdy, bo coś tam, no to się powinien głęboko puknąć w czoło, bo widzisz, a potem ci ludzie piszą w komentarzach, że o, zainwestowałem 100 zł w krypto, zostało mi 20. No to może zainwestuj minus 10 tysięcy na nic i oddaj 15. Takie są kredyty. Więc nie inwestuj w złoto, bo rzeczywiście przecież były kryzysy na świecie i można było wtopić na złocie. Nie ryzykuj w krypto, bo wiele projektów krypto upadnie i wiele nie przynosi zysku takiego, jakbyśmy chcieli. Nie inwestuj w nieruchomości, bo tak jak mówię, no wojny albo lokatorzy będą źli w Twoich nieruchomościach i tak dalej. W co możesz lepiej inwestować? Mądrzej. Tutaj masz mądrą inwestycję. Możesz wziąć fajny samochód. Proszę, jaki Peugeotik. On jest swoją drogą w ogóle zarąbisty. Natomiast 1557 zł netto przez 60 miesięcy w wynajmie, bo teraz jest moda na wynajem i to mnie zdumiewa niesamowicie, że czasem nawet ludzie, którzy wydawałoby się, że mają łeb na karku, wchodzą w wynajem zamiast w leasing. I nie wiem, gdzie zgubi się ich kalkulator. Może co innego, jasne, jak ktoś zarabia 1 000 000 zł miesięcznie i weźmie sobie wynajem, czyli wie, że płaci te 2000 brutto tutaj niecałe miesięcznie i nie ma z tego nic, jasne, nikt mu nie broni. Nie ma problemu. Jak ktoś zarabia obrzydliwie dużo pieniędzy, to może je w obrzydliwy sposób wydawać. Czemu by nie? Natomiast jednak na wynajem terminowy klientami nie są ludzie najbogatsi, bo ludzie najbogatsi nie korzystają zbyt często z tej formy, przez to, że umieją liczyć.
1557 zł netto to jest 1900 z hakiem brutto, co oznacza, że przez 60 miesięcy za to auto zapłacisz 115 tysięcy. Możesz wejść też na Otomoto i kupić sobie takie same auto, no tu akurat jest model 7-osobowy, jak widzę, ale nieważne, za 112 tysięcy. Czyli, o tylko nie, bo ono ma 40 tysięcy przebiegu, to ono się już rozpada, bo wcale nie ma stacji diagnostycznych, gdzie za 1000 zł ci zrobią tak dokładny przegląd, że wyjdzie każda dziurka, każda rdza i każda rzecz. I później jeszcze jak dołożysz 10 tysięcy, to sobie to auto naprawisz na tyle różnych sposobów, że po prostu byś je całe wyremontował. Ale nie, nie, bo to używane, bo ktoś tam siedział, ojej, siedział, nie wiem co on robił na tych siedzeniach, może sikał w te siedzenia, może strał na nie i one teraz są nieużywalne. To sobie za 5 tysięcy kup nowy fotel. Ale nie, 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 bo tu jest pewnie, bo to jest nowe auto. Tylko że z przebiegiem 20 tysięcy rocznie. Jak robisz coś w ogóle w życiu i nie masz firmy w garażu, to 20 tysięcy to ty przejeżdżasz w 3-4 miesiące, a nie w rok. No ale nieważne, bierzmy, wiesz co to oznacza 20 tysięcy kilometrów rocznie? To oznacza, że to auto to jest dekoracja do garażu prędzej, a nie samochód do jeżdżenia. I na koniec, ale nie, bo wynajem to jest taki luksus, że ty się nie musisz martwić o opony. Opony, rozumiesz, wchodzisz na Oponeo, zamawiasz opony, od razu do serwisu, podjeżdżasz tam na 25 minut i oni ci wymieniają opony. Ale nie, bo tu się nie musisz martwić. A nie daj Boże, raz na te 5 lat stanęłoby ci auto na drodze, bo byś złapał gumę i jakbyś był, wiesz, jaśnie panem, bo nie chcesz wymieniać opony samemu, ja to rozumiem jak najbardziej, albo jedziesz w garniturze, to płacisz 500 zł za lawetę. Uuu, ile pieniędzy! 500 zł za lawetę, żeby cię zawieźli do wulkanizatora. Mądrze jest rzeczywiście przepłacić za auto o 50 tysięcy, żeby nie zmieniać opon samemu. Albo przeglądy, nie przeglądy. O, tu ci zrobią dobry przegląd. Tak byś musiał jechać na przegląd, no ze 100 zł co roku dawać, jakbyś poza ASO serwisował. No to nie, 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 to za drogo. Tutaj masz przeglądy w cenie, więc warto wypożyczyć auto za 100 tysięcy zamiast kupić auto za 100 tysięcy, które później mógłbyś sprzedać. O matko. Więc pamiętajmy, wniosek z tego wszystkiego jest taki. Nie inwestuj w kryptowaluty, bo to jest ryzykowne. Tu można stracić i może tak być, że kupisz bitcoina za 16 tysięcy dolarów, a potem on jest warty 8 tysięcy dolarów i z twoich 10 tysięcy złotych zostało 5. Strata? Oczywiście, że strata i to jest prawdziwe ryzyko. Zainwestujesz w złoto, kupisz za 10 tysięcy, ono też może być warte 5 tysięcy za jakiś czas i to jest prawda, to jest fakt, to nie jest ściema, takie jest ryzyko. Nie inwestuj w nieruchomości, kupisz kawalerkę za 100 tysięcy i może się okazać, że będzie jakiś krach i będzie warta później 50 tysięcy, będzie kryzys, czynsze zmaleją i tak dalej, albo rzeczywiście wybuchnie ta nieruchomość, zasiedlą się twoi lokatorzy tam, zdewastują meble i ze 100 tysięcy zostanie ci 50. Może tak być, może tak być. Co mądrzej? Mądrzej jest kupować markowe ciuchy i z 1000 zrobić 0. Mądrzej jest pożyczać samochody i ze 100 tysięcy zrobić 0. Mądrzej jest pożyczać gotówkę na życie i nawet nie z 1000, bo z pieniędzy, których jeszcze nie masz, zrobić jeszcze minus 5. Na przykład pożyczyć 100 tysięcy i mieć minus 150. To wszystko jest mądrzejsze. Polecam tego typu inwestycje, to jest rozsądne. Po co ryzykować, że straciłbyś 50% majątku, jeżeli można w pewny sposób stracić 100%. To tyle na dziś. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i mam nadzieję, że rozumiesz przekaz, który chciałem ci dzisiaj zapodać. Wszystkiego dobrego. Cześć.